Hej kochani, ja jestem Zafira LPS TV, a dzisiaj przyszła do mnie paczuszka z wymianki, w której jest moje naprawdę wielkie marzenie, Pop LPS oraz kilka innych pet shopów. Zaraz zresztą zobaczycie jakich. Od razu chciałam jeszcze zaznaczyć, że nie wymieniam się, więc nie piszcie tego ani w komentarzu, ani nie spamcie mi gdziekolwiek, bo do wymian jak na razie nie jestem chętna. Zapraszam też na kanał tejże osóbki, tutaj wam się wyświetli adnotacja. Tymczasem ja już bez przedłużania przejdę do pokazania wam paczuszki. Okej, więc tak prezentuje się owa paczka z wymianki. Jak widzicie, jest całkiem spora i zaraz sobie ją otworzymy. Tak wygląda kolejna warstwa paczki. No i teraz otworzymy i zobaczymy, jak prezentuje się zawartość w środku. Wow, jak widzicie, jest tu naprawdę sporo rzeczy. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo pytań, na które odpowiem na Instagramie. No sorry, jakoś muszę zachęcić moich widzów, żeby wpadali na Instagrama. Tymczasem ja pokażę wam rysunki, które znalazłam w paczce. Rysunek Jeffa. Zbycha. I ten ogon XD. Dalej mamy piękną Kate. I Kate w wersji ludzkiej, idealną na Halloween. Znalazłam jeszcze niezapakowany dodatek, czyli to łóżko, które znacie na pewno z Idealnej Niani. Jeśli nie oglądaliście, to zapraszam. To już moje w sumie drugie łóżko. Mam jedno już kiedyś dostałam. No i w sumie fajnie. Super, wielkie dzięki. W środku był jeszcze fidget spinner, ten świecący, ale ten już nie świeci pewnie dlatego, że poczta nim tak wytrzepała, że aż po prostu baterie siadły. Bywa. No i w sumie znalazłam jeszcze taki mały pakunek, który chciałabym otworzyć. A w środku była piękna guma z Lidla, w postaci takiego czegoś. W każdym razie Patiśka będzie mi zazdrościć. No i teraz przejdziemy już do tej kolorowej jedynki. W środku była czekolada i to biała czekolada, super. Taki oto lizak. No i oczywiście Kinder Chocolate, czy jak to woli, chokolatę, nie? O. Teraz przejdziemy do tej większej paczki, 22, a raczej dwójki, po prostu dwójki, hehehe. W środku oczywiście znajdować się będą pet shopy i oczywiście w tym Pop LPS, za którego się wymieniałam, więc otwórzmy już tą paczkę. Albo i nie są to LPS, lecz bonusy i dodatki. Wow, 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 ale tego jest sporo. Zaczniemy od liściku zamieszczonego w środku. Okej, w środku była informacja, że autorka paczki nie ma zbyt dużo dodatków, ale w sumie to nic nie szkodzi. Ja ci wysłałam całkiem sporo, więc no. No więc zacznijmy od dodatków, potem przejdziemy do pet shopów umieszczonych w środku. Pierwszym dodatkiem był taki hydrant z taką podstawką. Prawdopodobnie miał być to płotek, czy coś w tym stylu. Albo jakiś chodnik, czy coś w tym stylu. Dalej był taki ładny kapelusik. Ciekawe, czy wyszedłby na niego short hair. Muszę to sprawdzić. Chociaż prawdopodobnie jest on dla doga, tak mi się wydaje. Taka tacka z różnymi ciasteczkami, sernikiem, jakimiś wafelkami i donatami. Mega uroczy kartonik z sokiem pomarańczowym. Jakiś koszyczek albo coś w tym stylu, nie wiem. To ma być chyba waga, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Taka tacka z jedzeniem, te urocze malutkie sztućce. Dwie kokardki, spinka z misiem, a dokładnie pandą. To jest kula dyskotekowa albo taki obważnik. Czy coś takiego? Nie wiem. Bardzo fajna trupia czacha. Kolejna guma z Lidla. Kolejna karteczka, którą musimy sprawdzić. Nie, spokojnie, żadnego z tych pet shopów jeszcze nie mam w swojej kolekcji, więc subcio. No i przechodzimy do samych pet shopów. Figurek jest 6. Pierwszą jest taki jeż z generacji 4, który ma dziurkę i tak się prezentuje. W ogóle ma takie super zielone ubranko. Fantastycznie. Kolejna figurka to prześliczny tygrys, mój pierwszy w kolekcji, z generacji 2. Jest trochę brudny, no trochę bardzo, ale nic nie szkodzi. Ma on dziurkę i zobaczcie, jakie ma fajne kolory. Kolejną figurką jest taki chomik i już naprawdę nie chcę widzieć, ile mam już tych chomików. Sporo, naprawdę, ciągle ktoś mi wysyła chomiki, nie żebym oczywiście narzekała. To jest chyba ten chomik z trójaczków, ale w sumie to nie jestem pewna. Kolejnym pet shopem jest taki misiu, który ma dziurkę i bardzo fajny jest ten kształt. Miałam tylko jedną taką figurkę, ale już chyba nie mam. No, w każdym razie sama figurka też jest bardzo fajna. W stanie nie jest najgorszym, no jak widzicie jest tu i ówdzie brudna, ale
przeżyjemy. Fajne ma te księżyce w oczach, naprawdę są słodkie. Kolejną figurką jest taki motyl. No nie jest on w najlepszym stanie, jak widzicie, ma tutaj mnóstwo takich zawrudzeń. Mimo wszystko dziękuję. Jest to już mój czwarty motyl w kolekcji, więc naprawdę dużo już ich ma. No i ostatnim pet shopem jest ta śliczna kotka z szarym magnesikiem. Jest ona trochę z tych starszych jakby G2, że nie wiem, wiem jak to dziwnie brzmi, ale wiecie o co chodzi. Jest to jedna z pierwszych figurek G2, jakie wyprodukowano i w sumie można to poznać po kształcie głowy tego pet shopa. Bo potem te pet shopy nie miały już takich kształtów. Znaczy ten kształt ten kotek z taką głową, taką charakterystyczną głową i jeszcze ten short hair, to właśnie można powiedzieć, że są trochę te starsze pet shopki, aczkolwiek potem już ich nie produkowano. W sensie, no wiecie o co mi chodzi, nieważne. No w każdym razie figurka bardzo fajna. Ma bardzo ładne oczy i fajną kolorystykę. No i teraz przejdziemy do ostatniego pakunku, czyli trójki, w której powinien znajdować się short hair. I zaraz zobaczycie, jaki jest to short hair. Ja będę sobie tutaj tak powoli otwierać. Jak widzicie, pet shop jest porządnie zabezpieczony, ma tonę wacików, jeszcze jest obwinięty jakąś szmatką. W sumie fajnie będę mieć pudełko. I zobaczmy, wow, sporo tego jest. Dobra, jest tutaj owinięty. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Ja wiem, że jesteście gotowi zawsze i zawsze. Dobra, nieważne. Ale pachnie to. Dobra, dobra. Nasza figurka jest tutaj. Voilà. Jest to oryginał oczywiście. Jest to figurka, którą posiadała Karina, moja była przyjaciółka i przez to bardzo chciał mieć tą figurkę. Kurczę, nawet wydaje mi się, że nazwę ją Karina, no po prostu. Sama figurka jest śliczna. Jest jedna z tych bardziej takich unikalnych shorthairów. Znaczy tak słyszałam, ale nie wiem, czy to prawda. No w każdym razie chciałam mieć ją w kolekcji i bardzo się cieszę, że mogłam się wymienić. Za tą figurkę oddałam hashtag 5, czyli tutaj pojawi się wam gdzieś zdjęcie tego pet shopa, czyli hashtag 5. Była to moja powtórka, więc po prostu chciałam ją oddać. No i zamiast tego w mojej kolekcji pojawiła się ta śliczna shortherka. Okej, to już koniec tego filmiku. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do moich poprzednich materiałów, a także do zasubskrybowania kanału, czy tam dania lajka, kto co woli, nie? A więc moi kochani, ja się z wami żegnam, pa pa! Say goodbye.